Ponad 175 tysięcy złotych trafi do 10 jednostek OSP na zakup sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej. Kolejnym 4 jednostkom fundusz przekaże łącznie 59 720 zł na aktywizację i doposażenie młodzieżowych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfinansuje również w 21 jednostkach działania związane z termomodernizacją budynków OSP oraz zakupem i instalacją paneli fotowoltaicznych. Łącznie na ten cel fundusz przeznaczy 494 362 zł. Jest to bardzo duże wsparcie dla nas. Dostajemy sprzęt pożarniczy, motopompę, prądownicę i inne wyposażenie niezbędne do działań ratowniczych. Rocznie wyjazdów mamy około 30-40, no oczywiście zależy od roku. I różne działania są, no oczywiście jakieś powodzie, pożary, wypadki samochodowe. Musimy posiadać różnego rodzaju typ sprzętu. Jesteśmy zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia, zawsze pierwsi wyjeżdżamy, dojeżdżamy na miejsce i jako pierwsi udzielamy tej pierwszej pomocy. Dwie jednostki zyskają nowe samochody. OSP w Sułkowie otrzyma 100 tysięcy złotych dotacji na średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Z kolei do OSP w Zakrzewie trafi 160 tysięcy złotych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansuje ponadto usuwanie azbestu w 35 gminach. Do samorządów trafi łącznie 855 671 zł. Na usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie Mazowsza zaplanowano łączny budżet 5 milionów 100 tysięcy złotych. Wojewódzki Fundusz od kilku lat prowadzi taki program po to, aby demontowany tak zwany eternit nie był wywożony w miejsca do tego nieprzeznaczone, czyli po lasach, po jakichś składowiskach. Każdy mieszkaniec naszej gminy chce się pozbyć wyrobów azbestowych, to również ułatwi zadanie. W 2021 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaplanował ponad 3 miliony złotych na doposażenie OSP z województwa mazowieckiego. Dodatkowo 1 300 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na wsparcie młodzieżowych drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej. Kolejne 3 miliony złotych fundusz przekaże na termomodernizację budynków OSP.